W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi chciałem życzyć wszystkim mieszkańcom powiatu i miasta Ostrołęki świąt radosnych, spędzonych w rodzinnym gronie, zdrowych, wolnych od wirusa. No i świąt, które natchną nas nadzieją, że problemy miną i będziemy mogli realizować wszystkie zamierzenia, których dotychczas się nie udało zrealizować, a zbliża się no piękny okres czasu wiosny, lata. W związku z tym chciałem życzyć wszystkim, żeby udało im się zrealizować wszystkie zamierzenia, które na ten rok 2021 sobie postanowili. Chciałem życzyć również, żeby no jak najszybciej była możliwość podróżowania po kraju i za granicą, żeby można było spotkać się z tymi wszystkimi, z którymi dotychczas nie udało się spotkać ze względu na ograniczenia pandemiczne. Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, mieszkańcy miasta Ostrołęki, jesteśmy w okresie przedświątecznym, słońce coraz wyżej na niebie, coraz cieplej przygrzewa, zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Święta, które dają nam zawsze nadzieję na to, że będzie lepiej, będzie mądrzej, będzie serdeczniej. W związku ze zbliżającymi się świętami chciałbym Państwu życzyć dużo zdrowia, dużo radości, no ale przede wszystkim dużo tej nadziei, nadziei na to, że w końcu nastąpi normalność, że będziemy mogli się spotkać jeden z drugim, że będziemy mogli porozmawiać. Bo okres pandemii to bardzo trudny okres dla nas wszystkich, ale ten okres uświadamia nam, jak bardzo ważną dla nas rzeczą jest spotkanie się z innymi ludźmi. Uświadamia nam to, że człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje takiego kontaktu. Życzę Państwu, żeby ta pandemia jak najszybciej minęła i żebyśmy mogli się spotkać jeden z drugim, żebyśmy mogli się uśmiechnąć do siebie, wymienić poglądy. Życzę Państwu dużo życzliwości, dużo radości, no i dużo zdrowia. W imieniu Rady Powiatu Ostrołęckiego chciałbym wszystkim mieszkańcom naszego powiatu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych, abyście Państwo ten czas spędzili w zdrowiu i w gronie najbliższych, w gronie najbliższej swojej rodziny. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.